Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego uruchomiło już kilka miesięcy temu licznik elektromobilności. Celem licznika elektromobilności jest policzenie, jak elektromobilność się tutaj w Polsce rozwija. I co my liczymy? Liczymy, ile jest samochodów elektrycznych, tych czystych elektryków, ale także tych z zewnętrznym źródłem zasilania, czyli tak zwanych pluginów, ale liczymy również, ile jest stacji ładowania, czyli gdzie możemy nasze pojazdy elektryczne naładować. I co przynosi nam licznik elektromobilności, który z miesiąca na miesiąc, jego rozwój można śledzić zarówno na stronie PZPM-u, jak i na stronie PSPA. To, że elektromobilność w Polsce rośnie. Ona rozwija się dynamicznie, szczególnie jeśli chodzi o obszar infrastrukturalny, wolniej niestety, jeśli chodzi o obszar pojazdów elektrycznych, ale tutaj też mamy swoje sukcesy, bo początek roku to duże rejestracje, choćby związane z projektami carsharingowymi, które przyniosły wiele nowych pojazdów elektrycznych. Gdy porównujemy, jak wygląda rynek obecnie, jak wyglądał w zeszłym roku czy dwa lata temu, to widzimy, że to są wzrosty dwucyfrowe, to są wzrosty bardzo dynamiczne. To, czego my sobie życzymy, to, żeby te wzrosty były jeszcze bardziej dynamiczne, bo cały czas nam jest daleko do Europy Zachodniej, ten peleton wręcz nam cały czas odjeżdża. Musimy zrobić dużo więcej, żeby zacząć gonić, zwłaszcza tak zwaną starą piętnastkę, bo świat już, jeśli chodzi o elektromobilność, jest bardzo rozpędzony. Licznik elektromobilności na koniec kwietnia 2019 roku wskazywał, że po polskich drogach jeździ ponad 5600 samochodów elektrycznych i pluginów, czyli PHEV-ów, oraz że mogliśmy te pojazdy ładować na łącznie 668 ogólnodostępnych stacjach ładowania, z czego ponad 200 tych stacji to stacje prądu stałego, tak zwane DC, czyli te, na których samochód możemy naładować odpowiednio szybko.